Dzień dobry, Piotr Karolewski, Super Auto, ekspert od finansowania samochodów. Dziś prezentuję Państwu nowego Peugeot Partnera w wersji standard. Przód pojazdu charakterystyczny dla samochodów dostawczych, przedni grill nawiązujący do innych modeli Peugeot osobowych, schodząc niżej strukturalny przedni zderzak, który ma szczególnie w mieście uchronić Was przed drobnymi zarysowaniami i przednie światła halogenowe z lampami do jazdy dziennej. W naszej wersji felgi strukturalne 16 cali z kołpakami, mamy także polakierowane w kolor nadwozia lusterka, klamki oraz boczne listwy. Spora sylwetka tego kompaktowego miejskiego dostawczaka. Z tyłu już klasycznie pionowo ścięta sylwetka małego miejskiego dostawczaka, mamy także pionowe światło umiejscowione w słupkach, oznaczenie modelowe, a także dolny zderzak polakierowany z czujnikami parkowania. Podwójne drzwi bardzo nam ułatwią zapakowanie wnętrza naszego furgonu. Drzwi są otwierane pod kątem 90 stopni lub 180. Zapraszam do części załadunkowej. Zmieścimy w niej dwie europalety, ładowność do 1 tony, a przestrzeń objętościowa to 3,3 m sześciennego. Po prawej stronie jest jedna lampka, a także wiele haków w podłodze do mocowania naszego ładunku. Również po bokach widzimy wiele możliwości aranżacji naszej przestrzeni. Walory użytkowe w mieście zwiększają nam boczne drzwi przesuwne. Kolejny element zwiększający nam walory użytkowe tego samochodu to możliwość przewożenia dłuższych przedmiotów. W tym celu otwieramy klapę, a także kładziemy przedni fotel. Zapraszam do wnętrza. W prezentowanej wersji zamontowany jest silnik diesla 1.5 o mocy 100 koni mechanicznych połączony z przekładnią manualną 5-stopniową. Zegary nawiązujące swoją stylistyką do innych modeli osobowych Peugeot. Pomiędzy nimi zamontowany ekran pokazujący podstawowe informacje z komputera pokładowego. Kierownica z tworzywa nawiązująca do innych osobowych modeli Peugeot, spłaszczona na górze i dole. Na kolumnie kierowniczej zamontowano pilot od tempomatu, a także sterowania multimediami. W prezentowanej wersji opcjonalne multimedia bazujące na ekranie 8 cali, obsługujące Apple CarPlay oraz Android Auto. Wszystko działa płynnie, z tego poziomu również sterujemy ustawieniami pojazdu. Podłączamy telefon przez Bluetooth, a także odtwarzamy radio. Poniżej ekranu mamy panel od obsługi klimatyzacji, spory schowek, a także ergonomicznie zamontowany lewarek od zmiany biegów blisko kierownicy. Wnętrze w nowym partnerze jest bardzo funkcjonalne. Mamy spore schowki w drzwiach, a także uchwyty na napoje w desce rozdzielczej, duży schowek przed kierowcą, schowek za radiem, spora kieszeń na smartfon, kolejny uchwyt na napoje, zamykany schowek przed pasażerem, półka oraz kolejna półka przed nogami pasażera. Dopełnieniem ilości schowków jest także wielka półka zamontowana nad naszymi głowami. Kabina pomieści 3 dorosłe osoby, fotel kierowcy posiada regulację na wysokość oraz ciekawostka w nowym partnerze, ukryty schowek na komputer 15 cali bądź tablet. Nowy Peugeot Partner to bardzo ciekawy dostawczak do miasta, który łączy nowoczesne multimedia, a także wiele funkcjonalnych rozwiązań we wnętrzu. Super Auto, kilka tysięcy nowych samochodów dostępnych od ręki, dlatego każdy z Was znajdzie Super Auto dla siebie, które dowieziemy Ci pod dom. Do zobaczenia!